Powiem szczerze, że bardzo cieszę się, że nie dyskutujemy o tej uchwale, która została do mnie dotarła dzisiaj rano, bo padło pytanie, jakie decyzje podejmiemy w tej kwestii, żeby nauczycielom skompensować te straty finansowe. Ja mógłbym zadać pytanie autorom tego projektu uchwały, jakie kierunki działania dla mnie przygotowali, kiedy tą uchwałę przedstawili Państwu i dzisiaj miałaby być podjęta. Bo Rada uchwala kierunki dla Prezydenta, które mają być realizowane w zakresie właśnie tej kompensaty wynagrodzeń. Tych kierunków nie dostrzegłem, a miałbym ją realizować. W związku z tym dobrze, że tej uchwały nie ma i nie będziecie Państwo musieli o niej dyskutować, a jeszcze przyjąć, bo jest i w paragrafie drugim zapis, który mówi o tym, że Rada upoważnia dyrektorów szkół. No to jest daleko idące działanie. I myślę, że gdyby była przyjęta, to służby prawne wojewody miałyby tutaj wiele do powiedzenia. Na szczęście jej nie ma, więc myślę, że dyskutować również nie warto. Natomiast odpowiadając wprost osobie pani radnej, która to pytanie zadała, jakie konkretnie działania zamierzamy podjąć, trudno, żebyście Państwo dzisiaj uzyskali konkretną odpowiedź. Natomiast jedna odpowiedź jest, myślę, satysfakcjonująca wszystkich i Państwa radnych, tak bardzo troszczących się o nauczycieli. Szkoda, że takiej troski nie wykazano, kiedy w stosunku do rodziców dzieci, które nie mogły dostarczyć do przedszkoli, bo tam opieki nie było. A do mnie docierały tutaj w tej kwestii głosy niezadowolonych rodziców. Też tak było. I ja byłem wtedy partnerem, a nie zatroskani Państwo, niektórzy przynajmniej radni. Ale odpowiem tak. Pierwszą decyzję, którą najważniejszą myślę, którą podjęliśmy, to jest kwestia, że te pieniądze, które nie powinni otrzymać, nie mogą otrzymać nauczyciele, a otrzymali dyrektorzy do podziału, pozostały w gestii dyrektora. Nie wróciły do budżetu miasta, zgodnie z uchwałą budżetową, są w budżecie danej szkoły do dyspozycji dyrektora, czyli pracodawcy, nauczycieli tam zatrudnionych. I to jest, myślę, najważniejsza decyzja.